Bojan będzie na mnie zły. A więc figla, androny, mięta z tej strony. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z moich własnych Wojanowic. I słuchajcie, dzisiaj, tak jak mówiłem, Wojan będzie na mnie mega zły. Ponieważ dzisiaj, kochani, właśnie dzisiaj, wpadnijcie na sklep, zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę koniecznie. Dzisiaj, kochani, tak jak mówiłem, budujemy zona moich własnych Wojanowicach. Słuchajcie, już mi się tu przepalają jedne rzeczy. Już mi się trochę żelaza poprzepalało. Zrobimy sobie już wiaderko. Bo żeby zrobić takie zono, to wiadomo, przydałoby się mieć zwierzaczki. A żeby mieć zwierzaczki, przydałoby się najpierw co? No, zebrać coś, czym te zwierzaczki nakarmimy. Więc po prostu idziemy teraz sobie po wodę, nazbieramy sobie troszeczkę tutaj nasionek, zasiejemy je, poczekamy, aż tutaj to nam trochę już podrośnie. Słuchajcie, i zaczniemy budowę już wtedy naszego zoo i będziemy chociażby takie kurczaczki sobie już tutaj normalnie do naszego zoo, słuchajcie, wprowadzać. Weźmy sobie jedną wodę. Mogłem w sumie zrobić sobie dwa wiaderka, miałbym łatwiej, ale dobra, pójdziemy w takim razie dwa razy po wodę. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi. Co się ma? Jajeczka znalazłem. Dobra, super, kurczaki, dzięki wielkie. Dzięki, chickeny, na nasze kochane chickeny. I zrobimy, słuchajcie, sobie tutaj gdzieś jakąś farmę już przy naszym tutaj obozowisku, na naszych własnych tutaj Wojanowicach. Dajcie znać, czy nazwa Miętowice wam się spodoba. Koniecznie wpadnijcie też na społeczność, gdzie daję masę różnych ciekawych postów, jak na przykład ankiety, więc myślę, że warto. Dzięki wam wyłączyłem tego teksturpaka i mamy normalnego na przykład Minecrafta. Więc teraz słuchajcie, kochani, trzeba sobie zbudować gdzieś tu na pewno jakąś małą faremkę. Słuchajcie, tu sobie chyba to skapiemy, ale zanim sobie to skopiemy, przydałoby się zrobić jakąś nową łopatkę, więc zróbmy sobie tutaj na pewno nową łopatkę. Słuchajcie, będę musiał pójść chyba po drewno, bo mamy strasznie mało drewna. Też zaraz to zrobimy, ale najważniejsze na razie jest skopanie troszeczkę tego terenu i przygotowanie sobie go tutaj pod faremkę i zaraz budujemy pierwszą zagrodę dla naszych zwierzątek, które będziemy sobie tu oczywiście, wiecie, no, sprowadzać, bo będziemy sobie tu sprowadzić różne owieczki, różne koniki, myślę, krówki, bo widziałem, że gdzieś tam za naszym polem są właśnie krówki, więc sobie na pewno po krówki też, słuchajcie, pójdziemy. Musimy sobie tutaj zrobić, wyrównać troszeczkę, żeby to jakoś w miarę fajnie wyglądało. Może nam tu wypadną jakieś fajne nasionka może. Tak przynajmniej mam taką cichą nadzieję, słuchajcie. Może jakieś drugie coś gdzieś jakoś. O, wypadło, super. I kolejne, no i mega. No i tak to ja mogę grać w Minecrafta, słuchajcie. Tak to ja w Minecrafta mogę sobie grać. Tu sobie zaklejmy, bo tu na pewno zrobimy sobie na bank. Jestem tego wręcz pewien, że tutaj sobie zrobimy naszą pierwszą zagrodę. Słuchajcie, tu można w ogóle trochę skopać, bo to tak jakoś krzywo wygląda. Strasznie dziwnie. Skopmy sobie to troszeczkę, żeby to nabrało jakichś tutaj ładniejszych nieco kształcików. Coś, słuchajcie, takiego. O, i git. Słuchajcie, tu nie może być, bo nam jakieś owieczki będziemy mieli, to normalnie owieczki nam uciekną, ale my tego nie chcemy. My nie chcemy, że nam owieczki tutaj uciekały. My byśmy chcieli, żeby owieczki raczej z nami, słuchajcie, zostały. Zaklejmy sobie tą dziurę paskudną, którą tu mamy. Dobra. Słuchajcie, skopmy sobie jeszcze tutaj. I zaraz normalnie siejemy pierwsze nasze jedzonka tu normalnie. Rozumiecie? Za chwilę będziemy mieli tu przepiękną farmę, słuchajcie. Jest ładnie, podoba mi się. Słuchajcie, trzeba zrobić sobie pierwsze co? Trzeba sobie zrobić motykę, bo taka motyka nam na pewno się nam przyda. Zróbmy sobie żelazną, bo już mamy trochę żelaza. Byłem w kopalni, słuchajcie, i troszeczkę nakopałem tego żelaza. Dobra, czy my możemy sobie tu jakoś wylać na morę? Myślę, że tutaj sobie zrobimy naszą pierwszą faremkę, słuchajcie, w cztery strony. Możemy zaraz skoczyć sobie po trochę więcej wody, bo wydaje mi się, raczej cztery bloki w każdą stronę można. Raz, dwa, trzy, cztery. A, bo tu już nie będzie. Dobra, to tu na razie sobie odpuścimy. Cztery bloczki w każdą stronę. Tutaj cyk, 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 cyk. Słuchajcie, zaraz nam się tu zrobi na pewno pierwsza. I proszę, ziarno prawdy, pierwszy nasz achievement związany normalnie z robieniem sobie farmy i robieniem sobie tutaj naszego zoo, słuchajcie, by rozmnażać i mieć troszeczkę tutaj na pewno jakiegoś jedzonka, bo musimy sobie oczywiście jakieś jedzonko hodować. No a żeby takie jedzonko hodować, przydałoby się tutaj parę zwierzaczków. Dobra, słuchajcie, tu już nam wszystko pięknie rośnie. Możemy sobie tutaj wsadzić nieco więcej nasionek. Skoczymy sobie teraz, słuchajcie, po drzewo. Odłożę tutaj nasze na razie niepotrzebne kompletnie itemki, jak na przykład to też możemy odłożyć. To sobie weźmiemy, to sobie też w sumie możemy wziąć. Możemy, na zapas zrobić jedną sikierkę, słuchajcie. Nic się, myślę, takiego nie stanie, jeżeli sobie zrobimy tutaj jedną sikierkę. Pójdziemy sobie tam, słuchajcie, tam jest taka fajna wysepka z drzewkami i możemy sobie normalnie te drzewka tam skopać. Patrzcie, świnka jest, na razie świnek niestety nie zdobędziemy, bo nie mam, słuchajcie, marchewek. A jak nie mam marchewek, no to świnek na razie nie będziemy mieli, ale będziemy mogli sobie na pewno przyprowadzić i krówki, i na pewno owieczki, i myślę, że kurczaczki też sobie tam przyprowadzimy i normalnie będziemy tam mieli nasze takie małe zoo, taką naszą hodowlę, można by było powiedzieć. Czy tam coś widziałem? Czy ja tam coś widziałem? Tam mamy konika, mamy brązowego. W ostatnim odcinku w ogóle wam mówiłem,
wiem, że bardzo lubię brązowe konie, bo są dla mnie takie, po prostu najbardziej mi się konie brązowe podobają, więc na pewno sobie tego konika kiedyś weźmiemy, osiodłamy, tylko będziemy musieli znaleźć siodło, żeby znaleźć siodło, będziemy musieli na pewno pójść do jakiejś kopalni, poszukać jakiegoś siodełka, rozumiecie? I wtedy będziemy mieli oczywiście możliwość osiodłania takiego konika. Normalnie, kochani, widzę, że nasze przygody się tu zaczynają całkiem rozkręcać, słuchajcie, skopmy sobie, a jeszcze jedno drzewko może zaraz tutaj odsadzimy, żeby wiecie, no odrosło tutaj, bądźmy dobrymi graczami Minecrafta, odsadźmy tutaj drzewko normalnie, słuchajcie, czy nam się tu jakieś drzewko, mamy drzewko, możemy odsadzić drzewko, odsadźmy drzewko, bądźmy dobrymi graczami, o, jeszcze tutaj jest jakieś takie wolno stojące, to możemy je również sobie skopać, będziemy mieli mazę drewna, słuchajcie, na jakąś fajną w miarę zagrodę, to też odsadzimy, będę naprawdę dobrym, mega przyjaznym graczem Minecrafta, a co mi tam, posadzę jeszcze tu, więc posadziliśmy, słuchajcie, i idziemy teraz do naszej bazy, do naszego obozowiska małego, słuchajcie, patrzcie jak ja płynę, normalnie te nowe animacje w Minecrafcie są po prostu cudowne, chciałbym, żeby w Minecrafcie pojawiło się znacznie więcej jakichś, słuchajcie, animacji, jak na przykład machanie rączką, albo na przykład robienie jakiegoś fikołka, co wy na to, musicie mi napisać w komentarzu, czy to jest dobry pomysł, żeby w Minecrafcie znalazły się takie animacje, ja powiem wam szczerze, chciałbym, żeby takie animacje w Minecrafcie się normalnie znalazły, górkę, myślę, że się nie pomyliłem, tam już nam, słuchajcie, rosną nasze plony, my się może prześmimy, ja nie możemy jeszcze się przesłać, dobrze, zróbmy sobie, a więc słuchajcie, troszeczkę patyczków, o cyk, czy mamy jakieś patyczki, mamy jeszcze patyczki, oczywiście, że mamy, zróbmy sobie tutaj parę jakichś, o, dębowych płotków, o, myślę, że trochę więcej by się przydało, co, zróbmy trochę więcej i zróbmy już pierwszą tutaj zagrodę, słuchajcie, ja bym chciał, żeby ta zagroda tutaj sięgała, myślę, tak dotąd, o, i żeby była taka na pewno nieregularna, żeby ona była taka sobie jakby taka ciekawsza, powiedzmy sobie, myślę, coś takiego, boję się, że jak tu zrobię, to akurat będą nam uciekały, ale myślę, że jak tak zrobimy, to będzie całkiem, słuchajcie. Tu będziemy mieli nasze pierwsze, słuchajcie, zwierzaczki, tak. Słuchajcie, gdzie by tu zrobić bramę? Najpierw, zanim zrobię bramę, słuchajcie, chyba się trzeba przespać, co? Idziemy się przespać, żeby zrobić sobie dzionek i żeby tu było lepiej wszystko pięknie widać. Słuchajcie, to jest kolejna noc na naszych, moich własnych wojanowicach. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, jeżeli wam się wszystko tutaj podoba. Koniecznie, kochani, koniecznie zostawcie sobie tutaj łapeczkę w górę. Słuchajcie, wymyśliłem sobie, że tutaj możemy zrobić sobie, słuchajcie, takie normalnie wejście większe. Zrobimy sobie, o, takie dwa paliki. Słuchajcie, obkorujemy. Myślę, że jeszcze, o, jeden sobie podniosę. O, ej, całkiem to wygląda. Mi się bardzo to podoba. Tak mi się przynajmniej wydaje, że kości miałem i mogę sobie to tam, słuchajcie, rozrosnąć. Tak, miałem kości. Dobra, super, możemy sobie, słuchajcie, normalnie zrobić tu mączkę kostną i zaraz trochę to powyrastać, żeby sobie już tutaj to nam rosło. Oj, tutaj się coś nie tak zrobiło. No nie wiem. Nie wiem, co tu się stało nam, ale słuchajcie, o, i powyrastamy. Będziemy mieli pierwsze zboże, pierwszą pszenicę, żeby sprowadzić sobie tutaj już jakieś zwierzaczki. Okej, słuchajcie, a posadźmy sobie tu parę, może tutaj też parę wyrosnę. O, super, mega, ekstremalnie, słuchajcie, sadzimy sobie tutaj więcej, żeby nam tutaj to sobie rosło dalej, pięknie. Wiekopomna, chwila, zróbmy sobie dwie dębowe furteczki. O, dokładnie, w taki sposób postawmy sobie i super, słuchajcie, i super, i tak to ma być. Czy mamy tu dirta? O, mamy sporo dirta, słuchajcie, mamy sporo dirta. To musimy sobie na pewno wziąć, to musimy sobie wziąć, a diercika całego też sobie jeszcze wezmę i zakleję tutaj, żeby nam przyszłość się żadne zwierzaczki tutaj, wiecie, normalnie, no, nie by dostały, no, nieciekawie by było, gdybyśmy sobie je przeprowadzili, ja, one po prostu sobie by stąd wyszły, nie? Więc trzeba sobie tutaj to ładnie zabudować, myślę, i będzie git, no. Dobra, to teraz fajnie by było, gdyby tutaj znalazły się jakieś krówki, może jakieś owieczki, słuchajcie, tu mamy owieczkę, mamy jedną owieczkę, czy mamy więcej owieczek? Nie, mamy jedną owieczkę, ale dobra, chodź owieczko, chodź za mną, chodź, przyjdziesz do mojego zoo, będziesz pierwszą mieszkańką mojego zoo, właśnie ty jesteś wyjątkowa, chodź, będziesz pierwszą naszą mieszkańczynią, czy jak to nazwać, będziesz naszym pierwszym mieszkańcem, chyba tak to się mówi, słuchajcie, chodź, pójdziesz sobie tutaj górą do mnie, chodź, padniesz tutaj i myślę, że już stąd sobie ładnie będziemy mogli z tobą poradzić, chodź do mnie, chodź, i super, dobra, zostajesz sobie tutaj, zostań owieczko, co ty tam patrzysz w ściany, to dosyć dziwna rzecz, wspomniałam, dziwna
sprawa. Gdzieś widziałem jeszcze, słuchajcie, białe owieczki, ale kompletnie nie pamiętam, gdzie one były. Wydaje mi się, że były tutaj za pagórkiem. Dobrze pamiętam, słuchajcie, kawałek drogi nas czeka, ale będziemy mogli sobie te owieczki, słuchajcie, tutaj sprowadzić. Zobaczymy, ile nam się uda, bo jak już będziemy mieli dwie, to już będzie w sumie całkiem spoko. Cześć, owieczki. Cześć, idziecie za mną? Pójdziecie za mną? No pójdziecie za mną, oczywiście, że za mną pójdziecie, bo ja mam przepyszną pszenicę, którą wy po prostu uwielbiacie, więc chodźcie za mną, chodźcie. Śmiało, owieczki, śmiało, beatki. A wy nie jesteście beatki, ale wy będziecie może będziecie Hermene Gildy. O tak, będziecie Hermene Gildy, nie wiem czemu, ale tak mi się podoba, będziecie nazywały się Hermene Gildy. Chodźcie, owieczki moje kochane. I weźmy sobie je tutaj, wyrzućmy. O kurcze, właśnie, będziemy mogli zrobić sobie na pewno jakąś pasiekę, słuchajcie, bo tutaj jest też dobry pomysł, żeby zrobić sobie pasiekę. Tylko będziemy musieli zrobić na pewno, będziemy musieli postawić jakieś ognisko, żeby nam się oczywiście nasze pszczółki nie wkurzyły, bo tutaj, słuchajcie, pod tym drzewkiem, jak widzieliśmy w ostatnim odcinku, jest gniazdo pszczółek i możemy sobie właśnie, słuchajcie, takie pszczółki chyba przywłaszczyć, będziemy mogli zrobić sobie więcej pszczółek, więcej miotku i tak dalej, dobra, słuchajcie, możemy je pierwszy raz rozmnożyć, aha, bo mamy trzy, to nam się nie rozmnożą, ale mamy szarą owieczkę, słuchajcie, rozmnożymy, mamy szarą owieczkę, teraz musimy sobie pójść na pewno po krówęcję, bo krówęcje widziałem też są tam dalej, niestety tylko świnek nie znajdę, bo słuchajcie, świnek nie mogę, bo musimy znaleźć jakąś wioskę i jakieś marchewki, albo znaleźć jakąś, wiecie, no, kopalnię i tam będą też jakieś marchewki, może tam mamy gdzieś dalej jakąś wioskę, nie mam pojęcia, słuchajcie, będzie trzeba na pewno wyruszyć na jakąś większą podróż i na pewno coś sobie takiego znaleźć, to jest dosyć ważna, słuchajcie, sprawa. Czy mamy tutaj jakieś małe krówęcje? Cześć, krówki, pójdziecie ze mną? Słuchajcie, muszę się najeść. Krówęcje, chodźcie za mną, krówęcje, może być was więcej, wy moje krówęcje. Chodźcie, idziecie do mnie, do mojego zoo, gdzie będę was po prostu mógł sobie tam rozmnażać. O, słuchajcie, będę z was robił kotlety, niestety. Będziecie ogólnie na hamburgery normalnie szli, nie? Rozumiecie? Miałem wrażenie, że ten kurczak za mną szedł, słuchajcie. Miałem wrażenie, że ten kurczak szedł za pszenicą, ale to jest przecież niemożliwe. Kurczak może iść tylko i wyłącznie, oczywiście, za nasionkami pszenicy, a nie za jakimiś, za całą pszenicą. To by było troszeczkę dziwne, powiem wam, to bym się przestraszył, myślałbym pewnie sobie, że to jest jakiś herobrine, słuchajcie, ukryty, że normalnie kurczak idzie za pszenicą. Kurczaki przecież nie idą za pszenicą, no to jest po prostu logiczne, tak? Jak ktoś gra w Minecrafta, no to słuchajcie, wie. Chodź, krówęcjo, chodź, ty też, koleżanko, chodź, idziesz z nami, come on, idziesz z nami, krówęcje, idziecie z nami, chodźcie, idziecie z nami, koleżanko. Nie chcesz z nami iść. No dobra, nie chcesz, to nie chcę. Ale wy trzy będziecie z nami szły, nie? No, dobra. Chodźcie, krówęcje. Tam już są normalnie cztery owieczki, w tym jedna mała, więc może was też rozmnożę i zobaczymy, co z tego, słuchajcie, wyjdzie. Teraz sobie pójdziemy jeszcze po kurczaczki, bo kurczaczki też są w miarę ważne w naszej diecie i w naszym zoo. Chodźcie, krówęcje. Co wy nie umiecie sobie iść? Chodźcie. Idziecie za mną ładnie. Idziemy, słuchajcie. Chodźcie i zaraz będziemy w moim zoo. Chodźcie, kurczę, zaraz będziemy mieli krówki, słuchajcie. Będziemy mieli krówki. I raz, dwa i trzy mamy krówki, słuchajcie. Dobra, rozmnóżmy sobie dwie, żeby już tutaj się zrobiły nam pięknie. Mamy, słuchajcie, mamy krówki. Mamy małą krówkę teraz. Patrzcie, jako złotko, patrzcie, jako mała złotka króweczka. Czemu mi wlazłaś w klarę, ty stara krowo? Nie ogarniam tych krówęcji, słuchajcie, nie ogarniam kompletnie. Dobra, słuchajcie, weźmy sobie jedno nasionko i pójdźmy sobie oczywiście po kurczaczki, bo tu na pewno jakieś kurczaczki nade mną łażą. O, słuchajcie, patrzcie, tutaj mamy jednego kurczaczka, no i super, nie muszę iść jakoś daleko. A może masz tutaj więcej kolegów, co? Kurczaczki. O nie, jeszcze się deszcz rozpadał, ale słabo. Słuchajcie, ogólnie zauważyłem kiedyś, że kurczaki, słuchajcie, kurczaki, one ogólnie bardzo często je łatwo jest rozproszyć. Jak się je rozproszy, to po prostu za tobą już nie idą. Normalnie trzeba je tak pilnować co chwilę, żeby one gdzieś, wiecie, nam nie uciekły, że po prostu to jest masakra. Chodźcie. Mamy dwa kurczaki, słuchajcie. Może wylegniemy jakiegoś jednego. Słuchajcie, trzeba przespać się, bo zaraz nam się czasem coś tu zapali i wtedy dopiero będzie normalnie nieciekawa sytuacja. Czy mamy, mogę jeszcze rozmnożyć kurczaczki? Chodźcie, kurczaczki. Kurczaczki moje. Chodźcie. Rozmnożę was. Chodź. Słyszałem zombiaka. Co to było? Słyszałem autentycznie zombiaka. Mam wrażenie, że on się pewnie tutaj zrespił. W tym naszym, wiecie, w tym naszym zabudowanym czymś. O, mamy jeden expik na to. O, expika ja bardzo chętnie przygarnę, słuchajcie. Tu jeszcze sobie wezmę to, zaoram.